Dlaczego dobre praktyki i warządzania projektami sprawdzają się w jednym wespole, a w drugim nie działają? Co sprawia, że coś, co super działa u ciebie w firmie, nie działa w innej, i vice versa? Otóż okazuje się, że organizacje są na różnym poziomie rozwoju. Jako ludzie, jako zespoły, jako generalnie firma. I dzisiaj o tym opowiem. W zależności od tego, jakim kolorem jesteś, to inaczej będziesz podchodzić do projektów i coś, co wprawda się u jednych, nie będzie wprawdać się. U drugich. Jeżeli jesteś ciekaw, jakim kolorem jesteś, jaki sposób działania będzie dla ciebie najlepszy, to serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. Uczę jak to w początku kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje WF-ów, to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesuje temat zarządzania projektami, to subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to poproszę Cię o podzielenie się komentarzem, i łapkę w górę, żeby inni wiedzieli, jakiej jakości to jest materiał. A teraz przechodzimy do tematu. Tych kolorów, do pasowania, zarządzania projektami do. Organizatli. Skąd w ogóle ten temat, skąd pomysł na taki odcinek? Otóż jesteśmy partnerem 14 Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter. To jest mega duża impreza dla kierowników projektów, doświadczonych kierowników projektów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, można sporo z tego wyciągnąć. W listopadzie w Warszawie. Serdecznie zapraszam na kongres. Jeden z tematów, który będzie poruszany na kongresie, jedno ze ścieżek, to jest właśnie pyta, odpowiedź, próba odpowiedzi na pytanie, czy warządanie projektami jest koniecznością dla organizacji w przyszłości. Tutaj Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, ok, no dobra, ja mogę poopowiadać o tym, dlaczego według mnie zarządzanie projektami jest najważniejsze we wszechświecie, ale to było zbyt oczywiste. I postanowiłem podejść do tego trochę inaczej, bo pytanie jest takie, jakie zarządzanie projektami jest nam potrzebne w przyszłości, jakie jest potrzebne Tobie i Twojej organizacji na tym etapie? I pytanie, gdzie znaleźć odpowiedź? Okazuje się, że odpowiedź na to już istnieje w pewien sposób w teoriach, które nas otaczają, ale nie do końca są aż tak um, znane dla wszystkich. Pojawił się Turków, o Turku się pewnie słyszeliście, a ja rozwinę tę paletę barw trochę bardziej. Na pewno znacie Abrahama Maflowa i piramidę Maflowa i jego piramidę potrzeb. W tym czasie, kiedy on na tym pracował, inny pan o nazwisku Graves też pracował nad swoją teorią. Niestety nie zdążył opublikować wyników, dlatego nie jest aż tak znany jak Maflow, ale wpadł na kilka bardzo fajnych punktów, które rozwinęli panowie, których widać nazwiska tutaj na obrazku: pan Beck i pan Cohen. Stworzyli teorię w Pirate Dynamics, która opisuje w krócie, podchodzi do rozwoju człowieka i do naszego poziomu świadomości i wartości, i historycznie, od tego jak rozwijaliśmy się jako plemiona, które weszły w jaskini i przez to jak, przez jakie etapy przechodzi człowiek naturalnie jako dziecko, jako niemowlę, dziecko, później nastolatek itd., aż dochodzi do dojrzałego człowieka. A okazuje się tak, że ponieważ projekty robią ludzie, a nie procedury, to to w jaki sposób działamy wpływa na nasze funkcjonowanie jako całego organizmu, organizacji, zespołu, firmy, naszej społeczności, i te społeczności ludzie możemy mieć różne kolory. Zresztą trochę o tym jeszcze opowiem. Natomiast przejdźmy sobie, jak to mniej więcej wygląda, skąd te kolorki i dlaczego akurat. Pierwszy poziom rozwoju to poziom beżowy, taka totalnie wspólnota plemienna, gdzie w ogóle zaczyna się cała ewolucja. I w tej organizacji projekty będzie się robiło na czuja. Działamy o, działamy o przetrwanie, walczymy o przetrwanie. To nie ma czasu na kombinowanie, ustawianie jakichś metod, po prostu jedziemy i robimy. I to jest taka sytuacja: przedsiębiorca, który właśnie zaczyna swoją firmę, jednoosobową, mikrofirmę i działa, tam nie będzie miejsca na super mega poukładane zarządzanie projektami, chyba że ktoś ma takiego hopla jak ja. Projekty będą się działy na czujach, walczysz o przetrwanie ogarnięcie siebie na rynku i tyle. I to jest pierwszy poziom organizatli w ogóle wejścia do jakiegokolwiek podejścia systemowego. Tu nie widzę za dużo, za dużo miejsca na to, żeby o zażądaniu projektami mówić. Tam człowiek jest zbyt zajęty przetrwaniem do kolejnego dnia. Kolejny poziom, Kolejny poziom jest już trochę ciekawszy. Poziom purpurowy to około 10% populacji, czyli już znacząca ilość. I tutaj projekty się robi w filofach. Takie główne wartości, które na tym poziomie są wyznawane, to jest poczucie magii i bezpieczeństwa. Okej, okay, to jeżeli odnosimy to do ewolucji organizacji, no, ewolucji ludzi, no to jesteśmy w stanie to ogarnąć dobra magia, szamani i tak dalej. Ale jak przełożysz to na projekty, to trochę tak jest. Nie? Siedzi we współ, siedzi w swoim filosie. My, jako grupka, jesteśmy tutaj bezpieczni, i wszystko. Spoko, a tam się dzieje, dzieje jakaś magia na wewnątrz, coś centrala gdzieś tam rzuca, nie wiemy do końca. My robimy sobie nasze projekty w Filofach i dopóki je robimy w naszym plemieniu, to jesteśmy w stanie zaatakować tego mamuta, zapolować na niego i przynieść sobie to, czego, potrzebu czego potrzebujemy. I dużo organizacji faktycznie tak działa, że jest posilosowana i to za projektami tam się dzieje. Dopóki jest w Filofie to jest w porządku. Problem jest taki, jeżeli poza ten filos wychodzi i zaczyna się rowiawt. To wtedy? A teraz okazuje się, że na kolejnym poziomie ewolucji weszliśmy w kolor czerwony. Kolor czerwony to już około 20% populacji. Dosyć znaczący układ. I podejście do zarządzania projektem jest tutaj my way or highway. Albo robisz po mojemu, albo wypad. Generalnie to jest poziom siły i dominacji. Znajduje się lider, taki ok, lider, szef, to różnie w to, o to się możemy kłócić. Dobra, biorę to wszystko. Mówiąc potocznie, za mordę i jedziemy w tamtą stronę, decydujemy i działamy. Możecie się zastanowić, jakie organizacje podpadają podpadają pod ten kolor. To Najczęściej armia działa całkiem nieźle w ten sposób, ale jeżeli oglądaliście narków, to bardzo dużo podobieństw i podejścia możecie tam znaleźć. To jest ciekawe, 20% populacji, około co piąta organizacja będzie ważona w ten sposób. Z mocnym, z mocnym liderem, nie wnoszącym sprzeciwu, mocno autorytarnym, robimy po mojemu i się dzieje i działa. I widziałem organizacje, które naprawdę tak działają i naprawdę nieźle potrafią sobie radzić. Wcale nie musi być super mega podejście do człowieka ludzkie, żeby biznes faktycznie funkcjonował i co więcej, żeby ludzie się tam odnajdywali i całkiem nieźle się w tym czuli. Ciekawe, nie? Jaki jest kolejny poziom podejścia do projektów? Chodzimy na poziom niebieski. Poziom niebieski to około 40% populacji, czyli jest spora szansa, że już się tam znajdujesz, to jest poziom, w którym się pojawia podejście procedury dobre na, na wszystko. Poziom ewolucji jednostki czy poziom ewolucji em, grupy, plemienia, dochodzimy do momentu, że odkrywamy, ok, jest dobre i złe. Są pewne rzeczy, które są dobre, są pewne rzeczy, które są złe. E, takie podejście na zasadzie brutalnej siły już nam nie wystarcza. Jesteśmy w stanie wydobyć więcej potencjału, jeżeli e, określimy jakieś wafady. I to byłby moment, gdzie podchodzimy dobrze Ułóżmy sobie jakieś procedury podejścia do projektów, po to, żeby były poukładane, żeby było nie w zasadzie kto silniejszy, kto bardziej przepchnie, kto jest lepszy w politykę ogarniał, tylko żeby cały organizm działał trochę lepiej. I tu jestem przekonany, że bardzo wiele, wiele, wiele z Was się odnajdzie. Albo jest dosyć, dosyć bliski. Ja akurat lubię procedury. Kolejny, kolejny poziom to jest poziom pomarańczowy. Około 30% populacji. Ta dominująca będzie w niebieskim, a teraz będzie coraz, coraz mniejsza ilość na, na poszczególnych poziomach. To jest organizacja, która dojrzała do tego, że możemy coś mierzyć. To jest zarządzanie projektami, w którym mierzysz, jakie są efekty, jak to funkcjonuje. Natomiast co do wartości, wartości są istotne: autonomia i osiągnięcia. To jest organizacja, która wstawia na to, żeby przenieść do ciebie jak najwięcej przywództwa. Na Ciebie, delegować odpowiedzialność i dotleniać dwa osiągnięcia. Żeby to osiągnąć, musisz wiedzieć, jak działa ten mechanizm, dlatego zaczynasz mierzyć. Jaka jest szybkość działania zespołu, ile dostarczamy, ile dowozimy, jakie mamy KPI, nie? tylko to nie da się wejść na ten poziom, jeżeli się nie ogarnie tego poziomu poniżej, bo jeżeli nie masz powtarzalnych procedur i systemów, to nie za bardzo masz to mierzyć i ważyć. W przypadku organizacji, to jest ważne, jedno zastanowienie się, na którym momencie mniej więcej jesteście i nie zbyt wielu etapów naraz, bo tego się po prostu zrobić nie da albo jest zbyt ciężkie. Natomiast na poziomie jednostki ten warto się zastanowić, do której wartości Tobie jest bliżej, bo możesz mieć rozwiazd. Jeżeli stawiasz na autonomię i osiągnięcia, a trafisz do organizacji, która jest czerwona, będzie Ci ciężko, bo musisz działać pod tym liderem, który jest najsilniejszy. Albo rzucisz wyzwaniem przewodnikowi w tada, no albo będziesz no, po prostu jednym w żołnierzy. Kolejny poziom to poziom zielony. Około 10% populacji to jest podejście na zasadzie win-win. Ja wygrywam ty wygrywasz, a probata, równość, wspólnota to są główne, główne wartości, że jest ok, jesteś fajnie, że jesteś taką osobą, jaką jesteś, wnosisz coś dla nas, jeżeli coś robimy, jesteśmy w stanie się dogadać i wyciągnąć, wyciągnąć wspólnie rezultaty. I to jest ciekawe, bo część osób nie wierzy w ogóle w podejście win-win, ja je akurat bardzo lubię, ale wiem, że nie zawsze ze wszystkimi da się działać w ten sposób, bo ktoś ci nie dowierza. I to powoduje, że jeżeli masz rozjazd, pracujesz na tym poziomie mentalności, z kimś, kto ma całkiem inne i oczekuje, że go w jakiś sposób oszukasz z jego doświadczeń w przeszłości, to to nie zawsze się sprawdza. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to nie jest tak, że jesteś tym jednym kolorem i nie jesteś pozostałymi. To nie w tą stronę. Te kolory to jest pewien środek ciężkości, nie? że okej, okay, dobra, ja wewnątrz w sobie, w moim podejściu tym zielony, natomiast najprawdopodobniej wykorzystujesz. Praktyki z tych różnych obszarów, i nafto nie ma organizacji, która jest tylko jednokolorowa. Więc warto o tym pamiętać, to nie jest czarno-białe, akurat nie w tą stronę, bo tych kolorów jest więcej. To nie jest jawna granica, to jest pewna ciężkość organizacji. Teraz jeżeli organizacja jest nastawiona na przykład na tym poziomie zielonym, aprobata, i dalej, ale dochodzimy do pracy na projektach, może się okazać, że te projekty są. W na etapie beżowym, w ogóle, i trzeba by było po kolei, krok po kroku, dojść do tego poziomu, żeby ta kompetencja i procedury dogoniły Ciebie, tutaj gdzie jesteś pod kątem mentalnym. Kolejny poziom organizatli to organizatlia żółta, no i tutaj w około 1% populacji. Wchodzimy na obszary, gdzie niewiele osób faktycznie jest, niewiele organizatli tam działa. Siła różnorodności, akceptacja, i integratlia zakłada, że to, że jesteśmy tak różni, daje dodatkową synergię i siłę. Ciężki temat, naprawdę ciężki temat, i fajnie tak sobie myśleć, nie? bo dobra FUPEL ja akceptuję akceptuje różnorodność i ona dodaje, ale to jest trudne, bo trzeba naprawdę niezłego poziomu komunikacji, podejścia, dojrzałości, żeby ten temat ogarnąć. I wreszcie dochodzimy do poziomu turkówowego. 0,1% populacji, gdzie założenie w takie prowadzi ten, kto się odważy. Każdy w organizatli może przejąć na siebie odpowiedzialność i poprowadzić ją dalej. W współczucie, harmonia, nie w współczucie na zasadzie uszalania się nad kimś, tylko. Razem siebie rozumiemy i harmonijnie chcemy rozwinąć, e, rozwinąć do przodu to, nad czym pracujemy. I te procenty populacji są dosyć istotne, bo Turków coraz częściej się pojawia turkusowo turkufowo, turkufowo No i jako idea e, kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli popatrzymy sobie na, te, e, na te cyferki, to dotyczy bardzo małego zakresu ludzi, więc ustawianie sobie, że chcesz być organizacją turkusową tu i teraz, gdy jesteś z całą organizacją na poziomie czerwonym, na przykład. To nie ma prawa się udać, to się po prostu nie uda. Druga rzecz jest taka, że ponieważ to jest mały procent populacji i dodatkowo jest cała masa nieporozumień, bo Frederick Lalou w książce Pracować Inaczej mówi o turkusie, gdzie trochę tych kolorów są, jest wymieszane, tam się od, od zielonego do pomarańczowego i tego turkusowego łączy razem, te terminy są niewspójne. Więc przekładając to na jakieś praktyczne podejście, warto by było, po pierwsze, zrobić sobie taką samą ocenę, samą ocenę gdzie ty. Gdzie, który kolor najbardziej pasuje, do którego dążysz, jaki jest Twój styl przywództwa, jak podchodzisz do projektów. Drugie, zastanowić się nad Twoją organizacją, w którym miejscu ona się znajduje i w jaki sposób można by było albo harmonijnie to wykorzystać, albo spróbować w tym Twoim obszarze organizację podnieść trochę bardziej. Chociaż to też nie znaczy, że organizacja wyżej musi być faktycznie lepsza. Może się na przykład okazać, że dobra, czerwona organizacja dostarcza niewłaściwe rezultaty. Może lepiej bardzo dużo nie kombinować w armii, niech działa tak jak, tak jak funkcjonuje, ważne, żeby dowoziła, ale być może to nie jest organizacja dla ciebie. I tyle. Mam nadzieję, że to was zainspirowało. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, bo bardzo dużo wyjaśnia. Te same procedury z pmok przystawione do różnych organizacji, dadzą ci różne wyniki, we względu właśnie na to, i niektórzy popatrzą na Pimboka jako wystaw procedur super. Niektórzy popatrzą na to jako ok, dobra, to ja w tym momencie mogę to pocisnąć, a niektórzy będą patrzeć na to, to super, świetny framework, w którym mogę budować zwinne podejście i dążyć w kierunku sytuacji, gdzie wszyscy e, chcą faktycznie pokazać swoje elementy przywództwa. Więc niesamowite możliwości. No i pytanie, czy warządzanie projektami to konieczność? E, no i teraz zgadnijcie, co odpowiem. Oczywiście, zarządzanie projektami to według mnie konieczność. Dla każdej organizacji, od momentu, gdy się orientuje, że ma strasznie dużo rzeczy do zrobienia, nowych trzeba by było je w pewien usystematyzowany sposób dowieść, żeby mieć na koniec. Powtarzalne wyniki, tylko okej, okay, czego się spodziewaliście, tym się wajmuje, w to że i to oczywiście tego się pewnie dowiecie na kongresie. Natomiast inna ciekawa rzecz, warto zadać pytanie troszeczkę inaczej, jakie ono będzie, jakie będzie to warządanie projektami, jaki Ty jesteś jako kierownik projektu, jaki Ty jesteś jako menadżer, jakie warządzanie projektami będzie pasować do Twojej organizacji, nie tylko pod kątem procedur i narzędzi, ale pod kątem właśnie podejścia dojrzałości organizacji. W tym bardzo wstawiam. I zapraszam na 14 Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter 18-20 listopada w Warszawie. Tam prelegenci będą się mierzyć w tym tematem. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Jeżeli temat Was zainteresował, to napiszcie w komentarzu. Podrążymy. Nie zainteresował bardzo i bardzo mocno pokazuje, jak, co jeszcze trzeba uwzględnić oprócz twardych metod. I jak daleko nam jeszcze do tego, żeby wszyscy to Turków dokładnie tak samo? Serdecznie zapraszam na kongres. Jeżeli jesteś na Linkedinie, to dodaj mnie do znajomych. Będziemy w kontakcie i podziel się w komentarzu twoją opinią na temat tego, co myślisz o tych kolorach, na ile ta teoria do Ciebie przemawia i czy widzisz ją w rzeczywistości. Serdecznie zapraszam, no i do zobaczenia w projektach.